Jesteśmy na miejscu. Wiem. Może... Dobrze, zasiedziałam cię. Zasiedziałeś się? Tak. Zadowolony jesteś? Z czego? No, czy zadowolony jesteś, że przyjechaliśmy? Tak. Tutaj? Tak? Ale to jeszcze będzie... nie mam. Jeszcze nie masz? Jeszcze nie mogę być zadowolony. Ale czujesz, że to będzie twój wspaniały dzień? Tak. I zrobię dzisiaj coś nowego. Myślisz, tak? Na pewno. Dzisiaj będzie ważny dzień dla Miłosza, dlatego że żegna się z tą hulajnogą. Kask? Mam. A, jest. Masz, witam cię w tym... Ja bym nie wziął. Witam cię w tym nowym pięknym dniu. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie. Awe Park, Skutiv. I zmieniamy hulajnogę. Dlatego ten dzień będzie dzisiaj taki dla niej wspaniały. Po drodze rozmawialiśmy z Miłoszem, że teraz już jego wiedza jest dużo większa niż rok temu, jak zaczynałeś. Zgadza się? No. Co, zimno ci? Tak, ale chwilę, będzie zimno. On mówi, że to nie jest zimno, tylko że bardziej stres. No, tak? Bo tak mam czasami. Muszę się zmierzyć, bo mi wyszło 188. Zaraz się zmierzymy. Nie to, że wysoki jestem. Tylko ja myślałem, że ja kiedyś miałem 182. Później weźmy ten. Czekaj. Pozwól się wyprostowane. No, wyprostuję się. Czekaj, o teraz. Ja myślałem, że mam 183 maksymalnie. To jest nie. Tak, no tak gdzieś tutaj, no. 185,5. Skąd? Ja nie mam przecież tyle. Ja miałem 182, czekaj. A luźno zupełnie będę. No, lecimy. Zupełnie luźno jestem taki. No. Niewyprostowany. Masz 185, no. Masz serio. A ja zawsze jak wpisywałem sobie to 182. Dopiero ostatnio wpisałem. Wydawałeś osobisty ty. A to jest równo, tak? No, jest równo. Ty, czekaj, ale numer serio. Czekaj, mi brzuch, a może to, nie, przez brzuch może to tak. No, normalnie potwierdzone info, no. Boję się trochę dzisiaj. Dobrze, najpierw sprawdzimy teraz twój wzrost. Zdejmij buty. No nie, na buty trzeba zdejmij. No zdejmij buty. Dobra, zdejmijmy. No, nie, bo się ciężko je zakłada. A, że ciężko się zakłada? No ja mam podobno 1,70 m. No nie, no to jest do góry idziesz. Ja bym powiedział 69. 68, 69. No to... 68, no. 69 to jest. Właśnie przed chwilą skończyłem montować film. Paweł, słuchaj, ty byłeś w Stanach Zjednoczonych. Tak, byłem. Więc znasz angielski. No to sprawdzimy cię. No, tak jakby znasz. Możesz podejść. Tutaj mam słowa dla Anglika, czy Amerykanina, który się uczy polskiego. I czy umiesz odczytać? Cześć. Dobrze. Jak się masz? Dobrze. Dobry. Co? Ja sprawdzę. A mam takiego... A musisz, mind blowing. Musisz z akcentem. Dziękuję. Dobrze. Ha! Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Ale no właśnie, te pierwsze słowo było takie. Proszę. Proszę, no. Proszę. Nie ma za co. Dobrze... Nie. Do widzenia. Do widzenia. Na zdrowie. Na zdrowie. Przepraszam. Jak się masz? Nie. Nie. Jakie wyścigi mamy w ogóle. Jak masz na imię? Dobrze. Miło cię poznać. Dobrze. Skąd jesteś? Kurde, szybszy. Ile masz lat? Dobry. Czym się zajmujesz? Nie rozumiem. Jak było? Nie rozumiem. A dobrze. Czy mógłbyś mówić trochę wolniej? Dobrze. Koniec. Ej, nigdy już się nie robiłem. Mamy to. Teraz mam za jego języki nie rozcieszyć. Nie, powiedz, że teraz będziesz składać hulajnogę. A nie idziesz obok niego, to? No. W zeszłym roku... W razie 3-4 Karol składał... Już start. Start. Nadalsza pora, gdzie będziemy składali hulajnogę, mam już tutaj... Nie nagrałem tego, ale gorąco było. Widziałeś to? No. Milo jest mega zadowolony ze swojej hulajnogi. Oczywiście pewnie więcej
będzie pokazany na pewno u niego we vlogu. A przed chwilą tutaj kolega, który uczył wcześniej Miłosza, wjeżdżał tam pod jedną tą rampę i przeskakiwał na drugą. Akurat tam jest chłopaki z rowerami, cały jeden zjeżdżał. Także oni by się w locie praktycznie zderzyli, bo jeden zlatywał i przeskakiwał na drugą. Czyli w locie byłoby bardzo blisko do tego, żeby się styknęli. Także naprawdę ciekawe. To jarasz się? Strasznie. Zadowolony jesteś? No, strasznie. Co ty malasz? Tutaj Tomek mi pokazuje. No, dopiero będzie się zaraz działo. No to ładnie, dobra, jedziemy. Jedziemy. A, bo tu jest ten z to z kołnierzykiem. Wiesz, no mówiłem ci. A tam to jest wycięte. Aha. Wiesz, co chodzi? A, i to jest krótsze, faktycznie. I to jest o. Ale wiesz, że to jest komunijne we Francji? Tak? To jest strój komunijny. No. Tylko tam wchodzą we Francji jacyś tacy... Nie, bo to generalnie to może wystawać w ogóle za ten, tak? To normalnie może wystawać, tak? Czy gruby wejdzie? O kurde. No nie, jest dobrze. No średnio. Z tyłu. A, tu jest obcisło chyba, nie? Kurde. Ledwo co? Się mieści, dobra. Ale jest... Dasz radę czy nie? Nie wiem właśnie. A nie, dasz radę się zapiąć. No bo tu jest kurde coś, ja tego nie zdejmę teraz. A może to jest odwrotnie? Ale jak? To jest tył. Serio? No tak. No to ja cię założyłem, musisz mnie zdjąć. Może to być tył, odwrotnie, tak? No to weź to zdejmij. Nie. Ale serio, no weź. No weź. Jaki pomysł, jak tam? Kreatywność? Zaraz będzie zachód. Masz mało czasu ci zostało. No właśnie się już idę po te narzędzia. Nie umie kręcić, no tylko już chciał to nie kręcić. Czy tutaj? Na przykład tutaj. Ale tutaj usiądziesz, tak? I tak. Co? No i będziemy rozmawiać. Tak? Aha. Tutaj. Tutaj. A gdzie nagramy? W ogóle to, co nagrywamy, to Tomkowi nie chodzi o obrażanie uczuć religijnych, nie wiem jak to zostanie przyjęte. Ja przyznam szczerze, nie chcę tutaj wchodzić w te tematy religijne, no ale Tomek jak zaczyna w mediach społecznościowych, to chce po prostu tak ostro z grube rury. Ale pamiętajcie, to nie jest dla dzieci. To nie jest dla dzieci. To na pewno nie. To na pewno nie. Na pewno nie. Jakby... Dwa tak scalić, tak? Urządzenie? I kop dół pod siebie. Nie chcę ci dać silniczka, to... Jakby była cała deska, niepotrzebnie cię, tak. Ja nie wiedziałem, że ty chcesz to wkopać. To spawarkę? Teraz trzeba to skleić. Deskę przybić. To tu jest. Ale nie może być, wiesz co, bo wizualnie, a ty chcesz jeszcze na podest wejść, tak? Tak. Możesz mnie nakręcić i proszę księdza. A, rozumiem, że ja cię gonię. Gonisz, a ja idę tu kwiatka zerwę, powącham, wiesz co chodzi. Dobra, okej. Okay. Idę i później, że chciałem z księdzem porozmawiać. Na Instagrama, ty, no bo ci założymy Instagrama też, tak? No i od razu zrobimy taką fotkę. Jak coś, to będę wprowadzę zbiórkę, odzyskajmy Tomka. Tak. Gdybym trafił tam, gdzie nie potrzeba. Czyli do piekła. O, tak. Jeszcze dzisiaj z Tomeczkiem działamy, tworzymy nowe konta, czyli na YouTubie, tak? Już masz założone konto. Teraz zrobiliśmy też zdjęcie, może ja pokażę. Zapisałeś nam to zdjęcie? No, zapisałem. I tutaj mamy Tomeczka, tak jest profilowe. Masz to, tak? No, i teraz przełącz się na tamtego YouTuba, trzeba zmienić na YouTubie zdjęcie profilowe. A ja się żegnam, dzięki za oglądanie i... Aha! Dobrze, może podać od razu twoje ten... Dobrze, tutaj, do Tomka, media społecznościowe, tak, czy nie? No tak, no wiem. Można, tak? No to można, no to proszę. Jest. Dzięki za oglądanie i cześć.